Sponsorem jest porównaj.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 najlepszych filmów biograficznych. 10. Spartacus. Gladiator Spartacus staje na czele największego powstania niewolników w historii starożytnego Rzymu. Film z 1960 roku opowiada o ikonie walki o wolność. W roli głównej Kirk Douglas, zaś sam film jest zdobywcą aż 4 Oscarów i Złotego Globu. 9. Bogowie. Polski film z 2014 roku, który uchodzi za arcydzieło polskiej kinematografii. W roli głównej Tomasz Kot, reżyseria Łukasz Palkowski. Profesor Zbigniew Relika, utalentowany kardiochirurg, wierzy, że jest w stanie dokonać przeszczepu serca. Nie poddaje się mimo wielu nieudanych operacji. Prawdziwe wydarzenia miały miejsce w Instytucie Kardiologii w Warszawie. 8. Wilk z Wall Street. Wielka produkcja Martina Scorsese, która opowiada o Jordanie Belforcie, brokerze, który zdobywa finansowy szczyt, a jednocześnie wzbudza zainteresowanie FBI. Prawdziwy wilk z Wall Street, czyli Żyd, Jordan Belfort, prowadzący firmę Stratton Oakmont Inc. i jego piękna żona, czyli Nadine Caridi, to pierwowzory postaci z filmu. 7. Steve Jobs. Pana nie trzeba przedstawiać. Historia życia Steve'a Jobsa skupia się na kulisach wprowadzania 3 kluczowych produktów przez firmy Apple i Next. W rolę mistrza wcielił się Michael Fassbender, zaś Seth Rogen zagrał Steve'a Woźniaka. 6. Życie bez cenzury. Reżyser poprzez prywatne nagrania, wywiady, wizualizacje oraz animacje ukazuje życie osobiste i karierę sceniczną lidera Nirwany, Kurta Cobaina. Jest to pięknie wykonany dokument pełen klimatycznych animacji oraz ciekawych aranżacji. Warto się zapoznać. 5. Ósma mila. Młody chłopak z Detroit, Jimmy, ledwie wiąże koniec z końcem. Jego marzeniem jest nagranie własnej płyty i kariera rapera. Jest jednak problem, gdyż owy chłopak jest biały. Historia inspirowana życiem Eminema, zaś główną rolę zagrał Eminem. Film nagrodzony Oscarem za najlepszą piosenkę. 4. Ed Wood. Biografia twórcy uważanego za jednego z najgorszych reżyserów w historii. Reżyseria Tim Burton, a w rolach głównych Johnny Depp, Sarah Jessica Parker i Bill Murray. Porąbane kino Bartona przedstawia porąbaną do granic możliwości historię. Ostrzegam, jest dziwnie. 3. Chce się żyć. Historia chorego na mózgowe porażenie Mateusza, który podejmuje trudną walkę o godność i prawo do normalnego życia. Filmowy Mateusz to Przemek Chrzanowski, który do dziś mieszka w domu pomocy w warszawskim Międzylesiu. Niesamowicie wzruszająca historia, która przyniosła filmowcom olbrzymie pieniądze, a Przemek do dziś żyje w skrajnym ubóstwie. Bywa. 2. Wściekły byk. Film z 1980 roku w reżyserii Martina Scorsese. Życiorys Jake'a LaMotty, zawodowego mistrza wagi średniej w boksie, który na ringu odznaczał się wyjątkową brutalnością i wolą walki. Film zdobył 2 Oscary. 1. Człowiek-słoń. Również rok 1980 i wizjonerskie kino Davida Lyncha. Cierpiący na rzadką chorobę mężczyzna, nazywany Człowiekiem-słoniem, jest atrakcją cyrkową. Londyński medyk postanawia wykorzystać go do prezentacji naukowej. W rolach głównych Anthony Hopkins i John Hart. Prawdziwy człowiek-słoń to nikt inny jak Joseph Merrick, urodzony w 1862 roku. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!